Sobota, czyli dzień śmieciowego jedzenia. Adam, nie może mnie tak zobaczyć. Później posprzątam. Ogarnij się, laska. Hej, kochanie! Ale on słodki. Mam nadzieję, że nie widzi tych okruszków. Niby wszystko w porządku. Ale jeden ruch może wszystko zmienić. To musiało boleć. Ale mnie głowa teraz boli. Adam! Jesteś tam jeszcze? Rozłączył się. Najgorzej. Hej! Mam pomysł. Co zrobić, żeby nie upuścić telefonu na twarz? Przełóżcie gumkę do włosów w ten sposób. Teraz włóżcie telefon. Właśnie zrobiliście sobie uchwyt. Adam, jesteś tam? Sorka za wcześnie. Nie zdara ze mnie. Nic mi już nie upadnie. No dobrze, wrzucę rzeczy do szafki. Ty! Chodź tu do mnie! O kurczę, zaraz, muszę zabrać telefon. Mój smartfon! Nie! Złapię go! Wyniki sprawdzianu są fatalne! Muszę coś zrobić! Przycisk zadziałał. Teraz zacznę rozwiązywać swoje problemy. Najpierw test. Jedynka? Nie, poprawię na szóstkę. Może poprawię jeszcze coś. Ma wąsy. Bo padnę ze śmiechu. W porządku, jeszcze niechciane zaloty. On był bardzo miły, bo chciał mi pomóc. To ja mu też pomogę. A teraz telefon. Wow, jak fajnie sobie lata. Ale bezpieczniejszy będzie w moich rękach. Tu mam opaskę do włosów. Jest jak sprężyna. Odetnę kawałeczek. Teraz przyczepię do telefonu. Posmaruję etui klejem i dodam jeszcze parę sprężynek. Tu i tu i jeszcze tutaj. Tak, idealnie. Można uruchomić czas. Ten oblany sprawdzian to... szóstka. Chyba się pomyliłam. Ups. Mua. Koścista, zbyt koścista. Skąd to się wzięło? No tak, telefon. Już go mam. Tak, nic mu się nie stało. Upuściłam, a on się odbił i wpadł mi do ręki. Hej, mała. Czy ta gra nie jest świetna? Dzieci, słuchajcie, pora na sprawdzian. Tak jest. Niech wszyscy oddadzą mi telefony. Wiecie, co zrobić. Do środka. Świetnie. Okej, teraz ty. Wrzuć telefon do pudełka. Dobrze, proszę bardzo. Rany. Wiem, że to nie jedyny. Oddawaj. No już, rety. Muszę je znaleźć. Wreszcie. Dobrze, dzięki za współpracę. Teraz ty. Umieść swoje smartfony i inne gadżety w pojemniku. Nie wierzę, miały mi pomóc napisać sprawdzian. Muszę się postarać, albo nie zdam. W dodatku, mama będzie na mnie wściekła. Kiedy przynoszę złe oceny, złości się i wrzeszczy. Co ja teraz zrobię? Nie chcę oblać testu. Chyba wpadłam na pomysł. Mam rozwiązanie. Odetnę kilka pasków z dołu. A teraz ponumeruję długopisem dołki. Wezmę ten mały notesik. No, nakleiłam popyt na okładkę. Teraz mogę go używać jak kalkulatora. To mi pomoże w obliczeniach. Koniec pisania. Proszę oddać kartkę. Rzucę na to okiem. O, rety. Napisałaś go celująco. Szóstka? Super. Mama będzie dumna. Nie mogę się doczekać, aż tu przyjdzie. No, nareszcie jest. Cześć. Dałaś się nabrać na kawał z poduszką. Naprawdę zabawne. Taka z ciebie śmieszka.
Koniecznie muszę się za to zemścić. No cóż, czy mam coś, co mi się przyda? O, małe miętówki. Zdejmę wieko i przyczepię do niego temperówkę. Gotowe. Mogę przykryć z powrotem. Proszę, teraz patyczek od loda. Świetnie mi idzie. Dodam też gumkę do mazania. Już prawie gotowe, jeszcze tylko kawałek materiału. Owinę nim przezroczystą część. Super, dodam ten żółty fragment. Przykryję nim połączenie z gumką. Dobrze, że to odmierzyłam. Pasuje. I na koniec małe oczka. Piękna i wesoło uśmiechnięta buźka. Nie mogę zapomnieć o posypce. Jakie śliczne i przydatne. Zatemperuję ołówek. Tak. Idealnie ostry. Muszę zrobić ten kawał. A? Co ona tam robi? Czyżby coś jadła? Hej. Wow. Daj mi to. Wiesz, że to moje ulubione. Ha! Zemściłam się za twój żart. Twoje zęby. To był świetny kawał. Piąteczka. No pewnie. Nie, stój, poczekaj. Spóźniłam się. Co ja teraz zrobię? Hej, co się stało? To zadanie w sam raz dla lokalnego bezdomnego. Podwieźć cię? Wow. Proszę, wsiadaj. Czy to auto z tektury? No jasne, najnowszy model. Jeździ jak marzenie. Trzymaj się. Szybko, co? Poczuj wiatr we włosach. Niesamowite. Dzięki. Hej, mogę pokierować? Proszę bardzo. Ale ekscytujące. Nigdy nie siedziałam za kółkiem. Zaraz. Co? Brrm. Wolniej. Patrz, dojechaliśmy. I to cali i zdrowi, na szczęście. Wielkie dzięki, miło było. Pa. Pora iść na zakupy. Do śmietnika, pipi. No, to ona. Dzień dobry. Otworzyć panience drzwi? Nie. Ja nie rozumiem. Nie wsiądę do auta. Woli panienka deskorolkę? Czy ty sobie kpisz? Rolki? Kółka świetnie się kręcą. Ach, przestań. Nie mam więcej pomysłów. Chyba, że... To cacko? O, tak. Ale będzie zabawa. Super pomysł. Spójrz na mnie. Nie, czekaj. Narka. Co za środek transportu? Cóż, przynajmniej zażyję trochę ruchu. Hej, tak, to naprawdę ja. Czuję się bajecznie. Co jeszcze potrafi ta maszyna? Cudownie. Wszyscy na mnie patrzą. Jesteście moimi wielbicielami. Kocham was. Świetnie się bawiłam. Na pewno kiedyś to powtórzę. Lepiej pójdę już do klasy. O, a to co? Wynalazek z przyszłości? To chyba pojazd obcych. A teraz będzie mój. Żegnaj, kartonowe autko. Red, jakie to wymyślne. A? A co to za hałas? Dzień dobry. Ech, bezdomni tym jeżdżą? Już tego nie chcę. Pora zadbać o urodę. Choć nic panience nie brakuje. Zawsze wiesz, co powiedzieć. Poranki mnie stresują. Doskonale rozumiem. Proszę się odprężyć. Dobrze, to chyba wszystko. Czym panienka chce dziś jechać? Może tym? Poważnie? Fuj, nie ma mowy. O, ten może być. Świetnie, pozwolę sobie zadzwonić. Halo? Musisz mi pomóc. Tak, natychmiast. Śmigłowiec, idealnie. To bardziej w moim stylu. Dam ci podwyżkę. Pa! Sunny, czekaj, nie wzięłaś plecaka. Oj. Wysadź mnie tutaj. Powinnam się przesiąść. A? Co to? Koniec świata. Ratuj się kto może. Spokojnie, to ja lubię efektowne wejścia. Dobra, leć już sobie. Na szczęście lubię włosy potargane wiatrem. Przegapiłam coś? O, dzięki.
Nie do wiary, jaka wyniosła. Skończyło się? Koniecznie muszę wybrać inną ławkę. O, i mój kwiatek. Oj! Hej, co to takiego? Nie wierzę własnym oczom. Ktoś zostawił czekoladkę? Od rana nic nie jadłam. Pychota. Tylko szkoda, że brudzi. Na szczęście zawsze mam przy sobie chusteczki. A przy okazji przetrę sobie szafkę. Okulary? I jeszcze może trampki. Szafka! Buty! Dzięki. Trochę się dzisiaj nachodziłem. Aż się błyszczą. Co? Reszty nie trzeba. Czas na mnie. Bananowa młodzież! Rozpieszczony na maksa. Zachowam na później. Lekcje czekają. Co? Jednak mnie zaprosili! To największa impreza roku! Zobacz! Zgadnij, kto idzie na imprezę! Aha, fajnie! Jestem cała nabuzowana! Oj tam! Ja też się wybieram! O, okej! Już nawet mam gotowy strój! Niezły, co? Oczywiście szyty na miarę! Zupełnie zapomniałam o ubraniu! Przecież w tym nie pójdę! A? Czy to... O rany! Ale to mi daje pewien pomysł! Dobra, jestem gotowa! Podarte rajstopy, więc czas na małą przeróbkę! Ciachnę raz tutaj i jeszcze na drugim końcu. Właśnie tak! A rezultat? Zaraz zobaczycie! Zakładam na ręce... I proszę bardzo! Śliczne, co? Mogę je ciąć do woli, bo dziury nadają fajnego stylu. A to jeszcze nie koniec. Teraz wystarczy zawinąć. I będę miała wyjątkowy krój. Już prawie. I gotowe. Jedyny w swoim rodzaju top. Jej! Alex, patrz! Sama zrobiłam sobie bluzeczkę. Serio? Wow! Pójdziesz ze mną na imprezę? Jasne! Chodźmy. Nie wiem, co zjeść. Za duży wybór. Ale tato, ja chcę jednorożca. Halo, tutaj. Za chwilę przyniosę. No ja myślę. Proszę. Smacznego. Czemu akurat ona tu siedzi? Matko, jaki skandal. Halo? Dziękuję. To jest takie biedne. O, to jest świetne. Pani posiłek. Mam wyszukany gust. Pycha. To nie jest dla każdego. Co? Hej, ty! Chodź tu. Pani pieniądze. Pycha. Co? Nie do wiary. O, złoto. Pyszności. One są niedorzeczne. Ale jestem głodna. Muszę coś zjeść. Ale co? Nawet nie ma z czego wybierać. Wiem. Do twarzy mi w tym. Polowanie czas zacząć. Aha. Ładne i tłuste. To chyba ten fast food. Łatwizna. Co za rarytas. Kocham pająki. Co? No tak, zapomniałam o nich. Muszę zmienić pracę. Co to było?
ale się wyspałam. Pora się zebrać. Nie ma wody? To jak się umyję? Przynajmniej umyję zęby. Po co komu szczoteczka? Miętowa. Okej. Musi wystarczyć. Co by się ubrać? Dobrze, to jest ładne. Cóż, niech i tak będzie. Nie, ten jacht jest za mały. To budeczka. No tak. Muszę coś wymyślić. Wow, dobra jestem. Hej, pobudka, halo. Wiem, temu na pewno się nie oprze. Złotko, co za piękny sen. Świetna robota, jak zwykle. Taka praca. Pa. O, już jest ranek. Gdzie telefon do makijażystki? Halo? Pomóż mi. Czego potrzebujesz? Chcę ładnie wyglądać. Zrób mi makijaż. To będzie kosztować. Gdzie kasa? Dobrze. Weź. Serio? Nie ma mowy. Czy wszystko muszę robić sama? Co za nuda. Okej, chyba możemy zaczynać. Ej, trochę entuzjazmu. Pierwsza absolwentka to Cheryl. Ach, moi fani. Zdałaś tylko dlatego, że twój tata zafundował nam basen. Gratulacje. Czemu mnie dotykasz? Fuj. To okropne. Odchodzę. Brawa dla Cheryl. Następna, Ellie. Wystawię się moim najlepszym profilem. Oto pani dyplom. Tak, udało się. Z całą pewnością. Pora na selfie. Jakie słodkie. Dobra, zejdź już z podium. Na końcu mamy Essie. Tak się cieszę. Oto kartka. To wszystko? Miałem się nie rozpłakać. Chodź tu. Okej, ogarnij się, Kevin. Zasłużyłaś, Essie. O, Grant. Jazda Essie. Najlepszy dzień w życiu. I jak widać, to jest roślinka. To... Co za nudy. Weź nic nie mów. Muszę zabłysnąć. Od dawna na to czekam. Popatrzcie. Co? Ta karta się rusza. Jak to możliwe? Nieważne, koleś. Nie lubicie sztuczek karcianych? Nie szkodzi. Może pacynki? Hej, ten nauczyciel jest spoko. Nie? Nie bawi was to? Uwaga, samolot! Czy to pryszcz? Ciężko ich zadowolić. Staram się jak mogę. Już wiem, każdy lubi balonowe zwierzaki. Zrobiłem pieska. Kto chce? Ale beznadzieja. Nie wiem, co zrobić. Zaraz. Mam jeszcze jeden pomysł. Potrzebuję zakreślacza i spinaczy. Zdejmę skówkę, potem wyciągnę wkład. Teraz wezmę spinacz. Wyprostuję środkową część, o tak. Dodam kropelkę kleju na jednym końcu. Teraz wezmę obudowę długopisu i wypełnię płynem. Zanurzę tu skówkę. Dobrze, dzieci, patrzcie. To was zaciekawi. Zobaczcie, ile baniek. Aha. Zaraz, co? Czy to bańki? Obudź się, musisz to zobaczyć.
Kujonie, patrz! Wiedziałem, że to zadziała. O wiele lepsze niż nudna lekcja. Mamy flamastry. Do dzieła! Gotowe! Rewelacja! Uwielbiam te zajęcia! Co za piękny dzień! Och, wow! Te truskawki są takie soczyste. Jabłka, truskawki, winogrona. Uwielbiam je wszystkie. Idealny piknik. Wiecie co? Zasługuję na to. Ja też chcę zjeść pyszne owoce. Ha, ale nie mam pieniędzy. To takie irytujące. Chwila, to drzewa pomarańczowe. Słodkie, soczyste pomarańcze. Muszę je mieć. Okej, drzewko, daj mi te pyszności. Wow. To może być trudniejsze niż myślałam. Muszę to przemyśleć. Jeśli jestem tego wzrostu, a drzewo jest ogromne... spróbuję podskoczyć. O, było blisko, ale to się nie uda. Momencik. Może użyję tej butelki po napoju? Wykonam nacięcia w jej spodzie. Właśnie tak. W każdej części zrobię dziurkę. Następnie przeciągnę linę przez otwór. Zrobię tak w każdej sekcji. Teraz przełożę linę przez rurkę. No i mam chwytak do pomarańczy. Jestem pewna, że to termin techniczny. Kiedy pociągam za linkę, butelka się otwiera. I jesteś moja pomarańczko. Haha, mam cię. Zadziałało idealnie. Ależ się cieszę. Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. Najpierw ją obiorę. Na pewno będzie pyszna. Tego już nie potrzebuję. I do buzi. Ale dobra. Taka słodka i soczysta. Co ja widzę? Nie masz wstydu? No to mam zrujnowany dzień. Zrób tak, żeby było widać moją sukienkę. To relacja na żywo. Cześć, kochani. Wielkie dzięki za prezenty urodzinowe. Jest panienka gwiazdą. Och, nakręciliśmy, jak to rozpakowuje. Jeszcze nie. I akcja. Ojej, to takie ekscytujące. Ciekawe, co to jest? Nie wierzę. Kochani, musicie to zobaczyć. Czy to nie świetne? Wypróbujmy. Zaczynamy. Tylko spójrzcie, ile bąbelków. To takie fajne. Uwaga! Moje oko! Cięcie, cięcie! Ha! Ale ubaw! Może mogłabym zrobić własne bańki. Fu! Aha! Tego właśnie potrzebuję. Biorę to. Ha! Potrzebuję jakiegoś przyrządu. Chwileczkę. Ta słomka będzie idealna. Dobrze, że nie wyniosłam dzisiaj śmieci. Myślę, że mam już wszystko. Będę potrzebowała jeszcze kilku słomek. Ale mają ładne kolory. Teraz wezmę gumkę. Chcę połączyć słomki ze sobą. To jest jak jedna mega słomka. A teraz czas na płyn. Wyleję go na tackę. A następnie dodam wody. I zanurzę słomki w wodzie. Wszystkie muszą zostać pokryte płynem. Następnie włączę suszarkę do włosów. To działa! Spójrzcie na te bańki! To było takie proste. Woohoo! Ach, czy to naprawdę konieczne? Nie mam ani jednej ściągi, serio. Dość tych kłamstw. No i przyłapany. Teraz na bank obleję. Do sali. Wspaniały początek dnia. Ale nie sprawdziła jednego miejsca. Haha, frajerka. Mój synek jest już taki duży. Mua! Żeby wszystkie dzieci takie były. Sorko, ja! Nie, ja wiem, proszę. Może ty, Brian? No chodź, syneczku. Serio? Zawsze go wybiera. Dobra, mamo, jestem. Nie wiem, czy znam odpowiedź. 3 razy 2 to 6. Czyli to musi być... 5. Na bank 5. No, nie bardzo, syneczku. Serio? Dopisz 1. A, czaję. Jest. Mój wielki, mały geniusz. Podpiszesz mi się? Wow, dzięki. Mua! Naprawdę to zrobiłam. Mógłbym się przyzwyczaić.
Mianujecie królem naszej szkoły. Fajnie. Praca w szkole synka to był świetny pomysł. Lepiej patrzcie na testy. Dobrze, że się uczyłam. Mogłem nie niszczyć wiosek w Minecrafcie. Zaraz spanikuję. Hej! Mogłabyś mi pomóc? Dobra. W pierwszym 2,5. W drugim 65. Co to za szepty? Nawet ściągać nie umieją. Ciii. Nie ze mną te numery. Zrobię to inaczej. I nie powiem ani jednego słowa. O-o. Bo oboje dostaniecie pały. Nie wyszło. Zaraz. Już wiem, co zrobię. Patrz na ręce. Różne miejsca oznaczają różne litery. Rozumiem. Dobra. Co w pierwszym zadaniu? A w drugim? Co tam się wyczynia? Poczułam nagłą radość. Okej. Nawet fajne te ruchy. Żółwik. Strasznie długie te notatki. Jagodowe. Brian? Co to za syf? Za drzwi. No to pojedzone. Ohyda. Co? Nie osądzaj. Ja przynajmniej nie mam takiego syfu. Na razie. Tylko zahaczę o szafkę. Chyba nikt nie patrzy. Tylko jedno małe coś. Oj. O nie. Betty? Nic nie widziałeś. Przestań się gapić. Oj, Betty. Też masz gromadkę gratów? Widzisz to? Niech się przyda. Wystarczy zawiesić na magnes. A potem włożyć całą masę różności. I masz porządek. Dzięki, Brian. Chodźmy. Kolejna klasówka. Mało mnie to obchodzi. Ech. Hej! Darmowa guma. Chyba miętowa. Trzeba ją tylko troszkę wyczyścić. Gotowi na sprawdzian. Tylko nie ściągać. Ech, niech będzie. W ogóle się nie uczyłam. Nic tam przydatnego nie ma. Nie wiem, co robić. Już skończyłem. Tak szybko. Już idę. Dziękuję. Nie podałeś żadnej odpowiedzi. Odwróć kartkę. A, rozumiem. Jednak jest odpowiedź. No ja myślę. Żartujesz sobie? Zaraz. Mam przecież ściągawkę. I kto jest sprytniejszy? Obserwuję was. Kto tam ściąga na mojej klasówce? Jeszcze czego? Mogę to wyjaśnić? Czyżby? Ech, to by było na tyle. I co teraz? Moje włosy! To jest to! Dobrze, że mam zapasowe. Idealna metoda ściągania. Widzicie? Co znowu? Chyba mi się zdawało. Siemka! Jaki miły chłopiec! Nic nie zauważyła. Tylko szybciutko. To było ostatnie zadanie. Skończyłam! To będzie znakomity dzień. Bieluśkie zęby gotowe na uśmiech. O! Serio? Fuj! Cała we włosach. Na bank tego nie włożę do buzi. Do kosza.
Lipa. Zaraz, może ta klamerka uratuje sytuację. Wiedziałam, że się kiedyś przyda. Nie chcecie, żeby szczoteczka spadała? Zróbcie dla niej stojak. Czyż nie są urocze? I problem z głowy. My i te ich okropne romansidła. Nie da się ich odciągnąć. Nawet nie zauważyła Jennifer. No dalej! Musi się zmieścić. Co tu się dzieje, kochanie? Ten plecak jest za mały na moje rzeczy. Przestań, wszystkie zeszyty pognieciesz. Niczego cię nie nauczyłam? Daj mi to. Tak dbasz o swoje rzeczy do szkoły? Przepraszam. Przecież kupiłam ci teczkę, prawda? Dlaczego jej nie używasz? Chociaż w sumie... Być może uda mi się ją inaczej wykorzystać. Weźcie teczkę i odetnijcie górę. Oznaczcie przegródki w dowolny sposób. Włóżcie do środka notatki. Jeszcze ta. Później mi podziękujesz. Proszę. Fajne to, mamo. I wszystko się zmieściło. Zawsze można na ciebie liczyć. Mam nadzieję, że od teraz będzie porządek. A najlepsze jest to, że wiem, gdzie co jest. Notatki z chemii? O, tutaj. Idę już, bo się spóźnię. Po szkole wszystko ci opowiem. W końcu mogę wrócić do mojej genialnej lektury. Znów się obżerasz, Madison? Ja właśnie przebiegłam dyszkę. Ale mi się pić chce. Nic już nie zostało. No to dolewka. Sprawdźmy, jak radzę sobie z przelewaniem. Najwyraźniej średnio. Dalej, skup się. Od razu lepiej. I wlewamy. Ach, wszędzie rozlewam. Masakra. Nawet łyka tu nie ma. Chyba się odwodnię. Hej, daj pałeczkę. Moje modlitwy zostały wysłuchane. Wystarczy wlewać wodę po pałeczce i nic się nie rozleje. Fajny trik, co? O, gdzie się tego nauczyłaś? Też chcę spróbować. Wleję do butelki sok pomarańczowy. To działa! Trochę jakby napój przyklejał się do pałeczki. To takie proste. Kochanie, dobrze, że jesteś. Mam coś dla ciebie. Mamo, co się dzieje? To cię ucieszy. Mam bilet do parku rozrywki. O nie, wow, mamo. Zasłużyłaś, córeczko. Nie mogę się doczekać. Wow, to szaleństwo. Proszę mi powiedzieć, co tu się dzieje? Odstraszają panie klientów. Nie szkodzi, mam bilet. A, jasne. Proszę, tak dobrze się bawi. To tylko mała przysługa. Dam paniom 5 minut, ale ty nie zwymiotuj. Hurra! Ach, co za dzień. Doskonała pogoda na przejażdżkę. Cześć, piękna, jesteś gotowa? Stój spokojnie. Zaczynamy. Nie denerwuj się. Tak jak ćwiczyłyśmy. Wspaniały sposób na udany dzień. Bardzo odprężający. Brrr, maleńka. A gdzie personel? Panienka dzwoni? A, pora na przerwę. Jazda na koniu pewnie wzmaga apetyt. Oto przekąski dla panienki. Ups, oby nie zauważyła. Proszę bardzo, panienko. W końcu. Co by tu wybrać? Wezmę kolę. A teraz odejdź, stresujesz konia. Dobrze, panienko. Znakomity dzień. Powinnam zrobić sobie jakieś zdjęcia. Jasne, panienko, świetny materiał. Wybiorę lepszy profil.
Co? Jestem piękna z obu stron. Pracuję nad pozami. Widzę, są topowe. Proszę objąć konia. Masz wrodzony talent. Dobrze, wystarczy, opublikujmy je. Super, paparazzi. Ciągle mam ich na karku. Czy nie można nawet polecieć spokojnie w kosmos? To irytujące. Cieszę się, że tatuś dał mi nową rakietę. Stara była niemodna, nie miała nawet wbudowanego spa. Więc jak się ją prowadzi? O, super sprawa. Jak tu spokojnie i cicho. Pora na zabawę. Uhu! O, jak się zatrzymać? Chyba już łapię. Dobrze mieć czas dla siebie. Muszę popracować nad układem. Wow! Kręci mi się w głowie. No i fajnie. Mogę tak cały dzień. Pora na selfie. Psiapsi padną ze zazdrości. Może złapię jakiegoś kosmitę. O, chyba mam pomysł. To najlepszy sposób na mycie zębów. Mój dentysta byłby dumny. Ma to jak domowy posiłek. Sekretnym składnikiem jest miłość i całe mnóstwo ziół. Dodają potrawie mnóstwo smaku. Pięknie pachnie. Wchodzą. Teraz wymieszam mój sos. Hej, mamo! Coś tu ładnie pachnie. Czy to twój słynny sos do makaronu? Owszem. Czekaj. To już ta godzina? Jestem spóźniona. Muszę iść. Ale co z obiadem? O, no tak. Po prostu mieszaj dalej. Nie pozwól, żeby się przypaliło. Co tu się wydarzyło? Czy to jakiś żart? To nie aż takie trudne, ale bardzo nudne. Jak to się tu wzięło? Przynajmniej mogę poćwiczyć jogę. Mam tego dość. Muszę zrobić zakupy w sieci. Nie mam pojęcia, co to jest. Ha, a to co? Zamawiam. A teraz czekam. Wow, ale szybko poszło? Uwielbiam wydawać pieniądze. To odpowiedź na wszystkie moje problemy. Umieszczę narzędzie na patelni i wykona za mnie całą ciężką pracę. I tak w kółko. Nie muszę nawet kiwnąć palcem. Jestem taka mądra. A teraz mogę się zrelaksować. Gotowanie nie jest takie trudne. Ach, mogłabym się tym zajmować. Wróciłam. Betty, co ty robisz? A nie widać? Gotuję, mamo. O, a co to za pomocny robot? Ale czy sos zda test smaku? Wow, niebo w gębie! Mówiłam! To jak życie w przyszłości? Dobra robota, kochanie! Myślałam, że ta książka będzie miała więcej zdjęć. Nienawidzę prac domowych. Och, nie mogę tak dłużej. Potrzebuję rozrywki. To jest właśnie to. Betty, jesteś tutaj? Jak idzie nauka? Chwileczkę. Co ty robisz? Powinnaś się uczyć. A ty grasz w gry wideo? Dość tego. Przestań. Ta gra jest niesamowita. Daj mi swój telefon. Jestem teraz zajęta. Młoda damo, mówię poważnie. To takie niesprawiedliwe. Niewiarygodne. Wiem, jak uchronić cię przed tymi głupimi gierkami. Twój telefon trafi do więzienia i będzie zamknięty na klucz. A klucz mam ja. Schowam go tutaj. Nie uda ci się go zdobyć. Odzyskasz telefon dopiero po skończeniu pracy domowej. Proszę bardzo. I co ja mam niby z tym zrobić? Może uda mi się to otworzyć? Mogę stracić ząb, ale będzie warto. Przykro mi się na to patrzy. Nie udało się. No dobra, wygrałaś. Tym razem odrobię tę głupią pracę domową, ale nie jestem z tego zadowolona. Mój sposób działa. Dasz radę, kochanie? Chwila! Wymyśliłam! Wiem, co tu napisać! A przynajmniej mam taką nadzieję. 5 plus 5 to... 10! Uff! Jestem wykończona! Mogę już dostać mój telefon? Jestem z ciebie dumna! Już wyciągam klucz! Zasłużyłaś na to! Teraz możesz dostać swój telefon! Dotrzymałaś warunków umowy! Dawaj, dawaj! Tak bardzo za tobą tęskniłam! Nigdy więcej się nie rozstawajmy! Wow! Ale to jest trudne! Nie rozumiem. Muszę coś sprawdzić. Nie mogę znaleźć. O, tego właśnie szukam.
A, tak właśnie myślałam, więc to oznacza, że... Już wiem! To przecież proste. Odpowiedź brzmi 10. Udało mi się! Nie mogę w to uwierzyć. O, dobrze, że tu jesteś. Co robisz, kochanie? Słuchaj, mamo, rozwiązałam zadanie. To dla ciebie. Tak ciężko pracujesz. Naprawdę, mamo? Nie musiałaś. Mamo, nie trzeba było. Kupiłaś mi telefon? Naprawdę? Oby ci się spodobał. Jeju! Uhu! To najlepszy prezent na świecie! Uff, podoba jej się. No to możesz wracać do swojej pracy domowej. Czekaj, musimy sobie zrobić selfie. Nie nałożyłam makijażu. Uśmiech! O nie! Mam tyle do zrobienia! Wszystko musi być idealne. Muszę znaleźć jakiś prezent. Może wykorzystam tę butelkę. Nie wygląda to dobrze. Chwila, a może to? Nie, no to może książka? Też nie. A co z deską do krojenia? Żadna z tych rzeczy się nie nada. No dalej, myśl. O, a co to jest? Mogę zrobić mamie ciasto. To chyba nie jest takie trudne, prawda? Zobaczmy. To jest to. Wygląda pysznie. Czas zabrać się do pracy. Będę potrzebowała kilku składników. I w ten oto sposób mam ciasto. Musi się tylko upiec. Wow, ale jestem zdolna. Ale nie wygląda tak jak na zdjęciu. Jak to możliwe? Co mogę z tym zrobić? Nie mam rękawa piekarniczego. Czego mogę użyć? O, ta butelka się przyda. Zdejmę nakrętkę. Tak, to może się udać. Muszę ją trochę przerobić. Na szczęście mam mój skalpel. Wykonam nacięcia na krawędzi zakrętki. Chcę odciąć mały kawałek. O tak. Następnie wykorzystam jabłko. Nada ono mojemu lukrowi trochę smaku. I teraz mogę nałożyć zakrętkę. Teraz mogę dokończyć moją babeczkę. Muszę tylko ścisnąć butelkę. I mam już babeczkę z kremem. Wygląda dobrze. Sama bym ją zjadła. Brakuje tylko jednej rzeczy, czyli świeczki. I gotowe. Mam nadzieję, że mamie się spodoba. O, lepiej zdejmę tę czapkę. Hej, mamo! To pomaga. Wracam do sprawdzania. Tu będzie szósteczka, a tutaj pała. Niektórzy uczniowie niczego nie rozumieją. Mam mnóstwo pracy. Jak późno. Muszę to jak najszybciej skończyć. Zostało jeszcze parę. O rety, co za koszmar. O nie, mam tuż na czole. Teraz muszę go zetrzeć. Oby gumka dała mu radę. Chwileczkę, ten pierścionek mi się przyda. Odrobina kleju na środek i przykleję gumkę. Tutaj zrobię szablon. Oczywiście złej oceny. No i już po jednym na rękę. Dobre i złe noty. Wyglądają świetnie. Zabieram się do pracy. Teraz ocenię kolejny sprawdzian. Ten uczeń dostanie szóstkę. Ten jedynkę. A ten znów szóstkę. Przyjrzę się temu. Imponujące. Celujące. Ten był ostatni. A, uporałam się z tym jak błyskawica. Zaoszczędziłam mnóstwo czasu. Idę do domu. Tak, udało nam się zdążyć na lekcję. Hej, wy dwie. Bez pogaduszek. Pora na sprawdzian. Jasne, sprawdzian. Dobrze, że wszystko umiemy. Pięknie. Ja też się przygotowałam. Dostaniemy dobre oceny. Hej, z czego się cieszycie? Mam pewne podejrzenia. Pora skontrolować teren. Ha, tak myślałem. Mają ściągawki. To nie jest dozwolone. Hej, myślałaś, że ujdzie ci to na sucho? Z tyloma ściągawkami na wierzchu? Naprawdę sądziłaś, że ci się upiecze? Złapana na gorącym uczynku. A ciebie będę miał na oku. Co jest w kubku? Zimna kawa. Hej, momencik, a co tu się ukrywa? Maleńkie pismo. Robi wrażenie. Ale to oszukiwanie. Zostaniesz ukarana. Nie... Nie chcę oblać testu. Chwileczkę. Coś mi świta.
Zapomniałam, że mam ściągawki między palcami. O kurczę, co ja teraz zrobię? I co mam na bucie? Fuj, guma do rzucia. Chociaż... przyczepię sobie ściągawkę do buta. No, solidnie przyklejona. Mam odpowiedzi na pytania. Co tu się dzieje? Nic takiego, wachluje się, bo jest upał, a ona ćwiczy jogę. W porządku, to ma sens. Pracujcie dalej. Sprawdzian idzie jak spłatka. Zamroźcie wodę w niewielkim naczyniu. Wyjmijcie gotową kostkę lodu i weźcie swoje przybory malarskie. Bierzemy się do roboty. Nałóżcie farbę bezpośrednio na lód. Najlepiej użyć różnych kolorów. Topiący się lód sprawi, że farba zacznie pływać, a barwy będą się mieszać. Dodawajcie kolejne warstwy różnych odcieni. To całkiem przyjemne zajęcie. A efekt jest niepowtarzalny. Przyznajcie, że wygląda całkiem nieźle. Okej, lepiej zabiorę się za to zadanie. He? Czemu nie piszę? Skończył się tusz. Świetnie. No nic. Hej, Sofia. Wszystko okej, Luna? Długopis mi się wypisał. Masz pożyczyć drugi? Jasne. Powinnam mieć zapasowy. Gdzieś tu musi być. Och, to nie on. Chwileczkę. Dziwne. Ale bałagan. Muszę to w końcu ogarnąć. Zaraz. Mam pomysł. Już wiem, jak uporządkować te wszystkie rzeczy. Najpierw naciągnę tę gumkę na segregator. Będę ich potrzebować nieco więcej. Teraz mogę powkładać tu różne przybory. No i jest jeszcze miejsce w środku. Wszystko mam teraz pod ręką. Fajne, co? Trzymaj, twój długopis. He? Co? Ach tak. Dzięki. Świetnie wyszło. O czym to ja śniłam? Ale ten sprawdzian nudny. Mi tam się podoba. Ale z ciebie kujonka. Muszę znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Hej, zachowuj się. Świetne pytanie. Och, nie usiedzę tu. O, już wiem. Hej. Co znowu? Patrz na to. Pocieram długopis o rękaw, robię mały młynek i... Przyznaj, że to niezły trik. Wow, to jakieś czary. Teraz ja. Chyba coś poszło nie tak. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sztuczek. Chyba za lekko potarłam. Może teraz? To na nic. Już wiem. Wystarczy wykonać dobre obliczenia. A, zapomniałam o grawitacji. Obrót ziemi oznacza... Mam! Spróbujmy teraz. To żadna magia. Co ty nie powiesz? O-o, proszę o ciszę. Przepraszamy. Wpadłaś! Ups. A ty na co czekasz, Sofia? Już piszę, już piszę. Ostatnie ostrzeżenie. Co ja zrobiłam z długopisem? Chyba będzie niedostateczny. Nie, miały być dwa jachty i jeden samolot. Pa! Cześć, tato. Wow! Pomocy! Uratuję cię! Mam cię! Mało brakowało. Cała jesteś? Życie przeleciało mi przed oczami. Jak to przeprowadza operację? Proszę sprowadzić lekarza. Moje dziecko doznało urazu. Wymaga opieki lekarskiej. Teraz widzę, co w życiu najważniejsze. Wzywał pan pomocy?
Wow, świetna obsługa. Proszę jej pomóc. Ja się tym zajmę. Kiedy wyzdrowieje? Przykryję cię. Oto chłodny okład. Teraz musimy poczekać. Nic jej nie będzie? Boję się. Nie idź w stronę światła, kochanie. Dobrze, tato. Dzierganie od pręża. Mamo, przewróciłam się. Na pewno będzie dobrze. Pokaż. O, rety. Trzeba coś z tym zrobić. Mrożonki na pewno pomogą. Leż spokojnie. Trochę zimne, ale ci pomoże. Poczekajmy chwilę. Ja dokończę robótkę. To trudniejsze niż się wydaje. Okej, pokaż tego siniaka. Ani śladu. Mówiłam, że pomoże. Możemy zjeść warzywa na obiad. Musisz być głodna. Już pora do łóżka? Tak, będziemy spać. Przykryję cię kocykiem. Proszę bardzo. Słodkich snów. Nie chcę iść spać. Wolę sobie pograć. Czas na relaks. Może będzie coś ciekawego? Mama się nie dowie. Pilot nie działa. Nie ma baterii? Dziwne. Ale fajne. To lepsze niż sen. Co tu się dzieje? Coś jest nie tak. Po cichutku. Powoli. Mówiłam, żebyś poszła spać. Co to jest? Nabrała się. Jak mogłaś mi to zrobić? Chwileczkę. To było śmieszne. Wracaj do łóżka i oddaj gierkę. Zabieram baterię. Masz już spać. I żadnych numerów. To tylko żart. Może teraz uda się coś obejrzeć. Zobaczmy, co grają. No, to wygląda nieźle. Co za napięcie. O! Nie mogę oderwać oczu. O nie. Co to? To tylko balon. Zaraz, skąd on się wziął? To trochę straszne. Kolejny głupi żart. Mam cię. Będę mieć koszmary. Nie wierzę, że znów się nabrałaś. Chodź tu. Znajdziemy jakiś ładny film. Coś mniej strasznego. Słodkich snów, córeczko. Niech ci się śnią jednorożce i pieniądze. Okej, a teraz palulu. Dobranoc, tato. Jeszcze chwilkę pogram. Co to za hałas? Ups. Zaraz, zaraz. Oddaj telefon. Dobranoc. Drugi też. No dobrze. Myślałam, że nie zauważysz. Też byłem dzieckiem, znam te sztuczki. To nie fair. Ciekawe, do czego to służy. Ktoś mnie wzywał? Czego sobie życzysz? To za twoją fatygę. Interesy z tobą to przyjemność. Wszystko okej? To nie to, co pan myśli. Wszystko wyjaśnię. Ostrzegałem cię. W nogi. To musiało boleć. Dobrze mu tak. Przystojny książę ratuje księżniczkę. I żyli długo i szczęśliwie. Może mi ktoś pomóc? Cześć, mamo. Jak było w szkole? Tęskniłam za tobą. O, ile tu ciastek. Masz na coś ochotę? Trochę tego mam. Mamo, mogę jedno? Proszę. Bardzo apetyczne. Posmakują ci, są bardzo słodkie. Niech pani coś kupi dziecku. Mam tylko tyle. To wszystko? Przepraszam. Za mało. Proszę, miła pani.
Jak mogłabym odmówić takiej ślicznotce? Proszę to zatrzymać. To dla ciebie. Popatrz, mamo. O, przykro mi, córeczko. Tatuś. O, cześć. Może ja nieco pomogę. To powinno wystarczyć. Walizka? Poważnie? Dobrze, niech panu będzie. O, rety. Jestem bogata. Bierzcie wszystko, jadę na wakacje. Kto chce lody? Częstujcie się. Tyle książek do noszenia. Dobrze, że mamy szafki. Co jest grane? Klucz nie działa, czy co? No weź się otwórz. Jeszcze tego brakowało. W takim razie na siłę. Myślałam, że się uda. Podejście trzecie. Nie dam za wygraną. Otwórz się! Wreszcie! Ups. Essie? Cześć, Alex. Co słychać? Nic takiego. Co się gapisz? Ale Bayer... Nie podglądać! Hej! Dzięki. Wstukiwanie kodu trochę zajmuje. Dobra, załatwione. Precz z łapami! Otwarte! Prawie. Potrzebuję czystej dłoni. Wow, co za technologia! Grunt to bezpieczeństwo. Na najwyższym poziomie. Ostatni etap to skaner siatkówki. Czy to naprawdę konieczne? No pewnie, patrz. Drinka podano? Dzięki, na razie. To nie fair. O, sama zrobię sobie zamknięcie z pomocą starej dobrej taśmy klejącej. I już. Nie kosztowało mnie to ani grosza. Dobra, to równanie rozwiążecie na czas. Wygram z palcem w nosie. To się okaże. I trzy, start! Patrzcie, jak się wysila nad tym działaniem. Czemu ona nic nie robi? Jak sobie chce, wygrana będzie moja. Co ona wyprawia? Piłuje paznokcie? Skandalicznie niedorzeczne. Kiedy będzie poważna? Kawa? Skąd ją w ogóle wzięła? I batonik. Czemu nie zje jakiegoś obiadu? Dobra, miejmy to za sobą. Skończyłam! Co? Nie wierzę. Jak to możliwe? Jeszcze nie rozwiązałam działania. Bo za ciężko pracujesz. Ja wolę to robić z głową. Pierwszą liczbę piszę na górze, a drugą na boku prostokąta. 3 razy 7 to 21. Wynik wpisuję w ten róg. Potem 7 razy 1. Łatwizna. 7. Tę odpowiedź wpisuję w środkowy kwadrat. Na koniec 4 razy 7. To oczywiście 28. Ostatni kwadrat. Na początek dwójka. Teraz dodaję do siebie następne trójkąty. Otrzymuję 1. Kolejne trójkąty. 7 plus 2 to 9. Piszę tutaj. Ostatnią cyfrę, czyli ósemkę, przepisuję bez zmian. Odpowiedź 2198. Oho, dzięki. Jesteście wspaniali. Kocham was. Mam podpisać wszystkie zdjęcia? Bycie celebrytą to udręka. Miejmy to za sobą. To mi zajmie całą wieczność. Czy jest łatwiejszy sposób? Co robisz, mamusiu? Ciężko pracuję, kochanie. Życie gwiazdy to nie tylko luksusy. Muszę jej pomóc. Wiem, co ją ucieszy. Zdobię jej zdjęcia. Pokażę jej, że jest cudowna. Mikki? Co ty robisz? Okazuję swoją miłość. O, kochanie, to słodkie. Ale mam lepszy pomysł. Rysuj też na tych. Wow, serio? Dzięki, mamo. Mama się teraz zdrzemnie.
To świetna zabawa. Mogłabym tak bez końca. Nie wiem, czemu mamusia narzeka. Za chwilę skończę. Zaraz. A to co? Oby to był dom Ginny. Zajrzałem już do trzech innych. Aha, trafiłem. Ha? Cześć mała. Obejrzy pan rysunki? Jasne, czemu nie? To moja mama. Dziecko Ginny podpisuje zdjęcia? Co za skandal. Pan też chce autograf? Wow, ułatwiasz mi pracę. Dzięki mała, to miłe. Masz, zasłużyłaś. O, to mnóstwo pieniędzy. Dzięki, obcy człowieku z okna. Zawsze chętnie poplotkuję. Mamo, patrz. Czy to kasa? No, co za przyjemna pobudka. Wow, ile tutaj autografów. I banknotów. Dobre dziecko. Mam dla ciebie więcej zdjęć. Dzięki. Mama lubi moje rysunki. Wystąpię na żywo. Dobra, zaczynamy. Dziś zostanę gwiazdą. Cześć, witajcie, pora coś przyrządzić. Pomoże mi w tym Mickey. Cześć, tutaj jestem. Uwielbia być w centrum uwagi. Zrobimy naleśniki. Przygotowałam to, co potrzebne. Najpierw wsypiemy mąkę do miski. Przy gotowaniu można się odprężyć. Ach, ale tu zakurzone. Nic nie widzę. A, już lepiej. Teraz wymieszajmy. No tak. Też tak umiem. Patrz, mamo, mieszam. Yes? Nie zapominajmy o innych składnikach. Zaraz wrócę. O, mam pomysł. Ale to tajemnica. Zrobię kawał. Dodam mydła do jej ciasta. Nie mówcie jej. Przyniosłam syrop. Proszę, Miki. Dodamy go do mąki. Ona o niczym nie wie. Czekaj, muszę coś przynieść. Pomogę, Miki. Dodam to do jej ciasta. Odrobina syropu i naleśniki będą pyszne. Wróciłam ze specjalnym składnikiem. Co tam masz? Nic takiego. O, pójdę po owoce. O, nie patrzy. Co ty tu robisz? Wyczuwam podstęp. I nie tylko. Aha, więc to tak. Wow, jakie smakowite. Dodaj je do ciasta. Uwielbiam truskawki. Mam kolejny pomysł. W tej potrawie muszą być świeże owoce. Przełamię smak czymś ostrym. Dodajcie je do ciasta. To bardzo proste. O, Raju nie zauważyła. To takie śmieszne. Oby lubiła myszy. Wyrzucam. Mysz! Boję się ich! Pomocy! Mama nie przepada za gryzaniami. Dobrze, naleśniczki gotowe. Są bardzo apetyczne. Pięknie pachną. A jak smakują, mamo? Coś jest nie tak. Uważaj, moja czapka! Co się stało? Chyba nie jesteś najlepszą kucharką. Wow, jakie zasięgi, mamo! Patrz, jesteśmy sławne! Wow, kochają nas! Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie! Do zobaczenia! Wszystkie dziewczyny są takie same, to mało powiedziane. Ale każda może zostać królową. Królową balu, rzecz jasna. Oddawaj koronę! Ani mi się śni. Chwileczkę. Co się dzieje? O nie. Wow! Co za śliczne ciuszki. I akcesoria. Pasuje mi ta kiecka. O, takie życie to my rozumiemy. Czyż nie wyglądamy pięknie? Czego by tu posłuchać? Przepraszam? Co? Sorki, nie mam co na siebie włożyć. Nie znoszę swoich ciuchów. Albo są za duże, albo za małe. Czuję się brzydka. Chciałabym pomóc. Ale może coś wymyślę. Z tym. He? Zaraz ci pokażę. Widzicie agrafki? Posłużą jako sznówki. Przełóżcie przez nie sznurowadło i zwiążcie tak, jak potrzebujecie. Widzicie? To działa. Ha? Dzięki. Zawsze do usług. Dzięki. Zadzwonię. O, muszę się przygotować. Prawie zapomniałam.
Oj, a co ze sznurówką? Chyba jednak dziś nie wyjdę. Zostanę w domu z chipsami. Nawet nie żałuję. Kolejny piątek w domu. Czas zadbać o siebie. Ty i te twoje paznokcie. O, to mój telefon? Kto dzwoni? Dziś jest impreza? Dobrze, że pomalowałam paznokcie, co nie? Popatrz na to. Nie idę na imprezę. Proszę. Ach, dobra, niech ci będzie. Tak, chodźmy. W co się ubrać? Krok pierwszy. Jasne. Gotowe, już się ubrałam. Jesteś w tym świetna. A krok drugi? Co? Ja? O nie, dziękuję. Nie, nie mogę cię przebrać? O nie, nie rób takich smutnych oczu. To mój słaby punkt. No dobra, przebiorę się. Proszę, co ty na to? Tak, pasujemy do siebie. Ale co zrobimy z tym? Ohydne. Co? Aż tak źle? Obrzydliwe. Na szczęście mam to. To jest na ludzkie stopy? Wolę iść tam boso. Tak. Tak. Proszę, nie. Tak. No dobrze. Brudne buty za dwa fikuśne szczudła. Zadowolona? Uhu! Przejdźcie. Dobrze, spróbuję. O, o, kiepsko mi idzie. Lecę. Nie! O nie. Musiało boleć. Już dobrze. Jak się w tym chodzi? Głowa prosto. Okej. Okay. Ramiona do tyłu. Nie da rady. Poczekaj. Co tam masz? Zobaczmy. O, jaka słodka. Skąd się tu wzięło? A? Nie chcę wiedzieć. O! O, ja cię. Ja też nie. O! Mam! Co? Tak! Ale że co? Włóż wieszak pod koszulę. Dzięki temu się wyprostujesz. To chyba działa. Wow! Wypróbuj. Przejdź się. No dobrze. No i elegancko. Świetnie ci idzie. Normalnie jak pro. Super. Tak, pora na imprezę. Jak tu dużo ludzi. Widzisz te buty? Są wspaniałe. Mam obsesję. To nie fair. Zazdrośnice. Chodźmy. Zamówię naszą piosenkę. Mogę o coś poprosić? Dzięki. Co słychać? O kurczę, te ramiona. Hej, czego chcesz? Czy to wieszak? Wynoś się stąd. O, możesz na mnie liczyć. Posłuchaj tego bitu. Hej, plecaku, szybciej! Jak mogłam upuścić wszystkie rzeczy? Co jest? O nie, czemu to leci? Świetnie, plecaczku, dałeś radę! Pora na przekąskę. Nie lubię tego smaku. Au, co się dzieje? Może najem się tym jabłkiem? Smakuje przeciętnie. Au, znowu? Jak to? Siedzę tutaj. Pić. Rety, wypiłam wodę. Tym razem złapałam. Jaki fajny plecak. Na pewno fajniejszy od mojego. Hej, pozwolisz? Zrobimy sobie z nim zdjęcie? Oczywiście, proszę bardzo. Wow. Ta uczennica ma świetny plecak. Też chcę zrobić sobie zdjęcie. To idealny plecak do szkoły. Gratulacje. Ach, nie wierzę, że to się dzieje.
Chwileczkę. Coś mi świta dzięki tej butli. Pora wziąć się do roboty. Mam taki suwak i oczywiście butelkę. Owinę suwak wokół niej. O tak. Otworzę zamek i rozetnę pod spodem. Tadam! Zrobiłam mały piórnik. Pomalowałam na srebrno i przykleiłam płomienie. To rakieta. Otworzę i wzmocnię papierem. Czas dodać wszystkie długopisy i kredki. Nie zapominajmy o przekąskach, na przykład batonikach. Na koniec zamknę i wszystko gotowe. Teraz pokażę wszystkim mój napęd rakietowy. Plecak wygląda jeszcze fajniej. I oczywiście mogę jeść, kiedy tylko zechcę. Wszystko działa tak, jak powinno. Podoba mi się też... Wow, wybacz, muszę lecieć. Hej, mogę się przyjrzeć? Czy to są płomienie? Wow, niemożliwe, podzielisz się? Super. O raju, jestem w centrum uwagi. To straszne. Nie, 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 to nie koniec, z drogi. Co jest grane? Do widzenia, szkółko. Niemożliwe, gdzie ona wybyła? Do kosmosu? O, to najlepszy plecak, jaki widziałem. Może mój plecak też tak potrafi? Plecaku, lećmy w kosmos. Jak tu cicho i spokojnie. Super. Proszę, proszę, proszę. Co my tu mamy? A? Cześć. Hej, głosowanie na króla i królową balu maturalnego. Znam nawet odpowiedniego kandydata. Gdzie mój długopis? Wspaniale. Nie ma lepszego ode mnie. No dobra, to do zobaczenia. Wow, jaki on cudowny. Wow, o rany. A co to? Głosowanie na króla i królową balu maturalnego? O, ten rupieć musi mi wystarczyć. No dalej, to jedyny długopis, jaki mam. Ale mam za to zapasowy atrament. Hej, skoro działa... Nieźle, udało się. Jestem taka podekscytowana. Kocham cię. To już ranek? Spałem jak kłoda. Moja szyja. Musiałem krzywo spać. Nie, przyda się mała pomoc. Co mogę dla ciebie zrobić? Kark mi zesztywniał. Przyda ci się masaż. Wow, ale dobrze. Już czuję się lepiej. Dobra, wystarczy. Jestem już rozluźniony. No dobra. To ja? Koszmar. Potrzebuję pomocy. Życzy pan sobie szczoteczkę do zębów? Przygotowałem 5 do wyboru. Wybory, wybory. Stawiam na złoto. Bardzo dobrze. Mam też pańską ulubioną pastę do zębów. Uśmiech. Wspaniałe uczucie. Prawie gotowe. Wow. Proszę bardzo. Dzięki. Pańskie śniadanie. Wow. Możesz już iść. Nie potrzebuję publiczności. Która godzina? Ale dobrze spałam. Co u licha? Chyba jakiś przykurcz. Życie, buta nie zjesz. Co tam robi moja szczoteczka do zębów? Czy to włosy? Obrzydliwe. Spadajcie. Mam nadzieję, że mam jeszcze pastę. Zaraz będę mieć czyste ząbki. Tego się obawiałam. Ej, przydadzą mi się do tego dwie ręce. No dalej, wychodź. No dalej. Wiem, że tam jesteś. Widzę cię. Tak jest. Wiedziałam, że tam jesteś. Na co komuś czoteczka, skoro mamy palce? Czas opłukać. Hej, nie zapłaciłam rachunku za wodę? O rany. A gdzie moja butelka z wodą?
Lepszy rydz niż nic. Gotowe. Doskonale. Witaj w swoim nowym domu. To wszystko dla mnie? Wow, nie widziałam tylu tortów naraz. A coś takiego? To jakieś żarty? Wow. Spokojnie, miś jest cały, ocaliłam go. Zaczynamy. Do dzieła. Adoptowałam córeczkę. Była cała brudna, la la la. Wow, świetna nuta. Hej, mamo. Pst, tutaj. Niespodzianka, to rysunek. Mamo. Zwrócę na siebie uwagę. Zrobię to z zaskoczenia. Gniazdo orła, włącz protokół milczenie złotem. Oh yeah, czat! Pan pójdzie ze mną. Mam go. Świetnie mi idzie. Mogę w końcu zabłysnąć. Wow, jaka ciężka. Moje uszy. A to co? Miki? To nic trudnego. Cześć, mamo. Teraz ja tu gram. Nieźle, co? Przestań. Uszy mi więdną. Błagam, dość. Patrz, mamo, jak szarpie. Au. To normalne? Auć, to parzy. Co? Miki, zaraz wrócę. Hej, już dobrze. Mamusia ci pomoże. No cóż, sytuacja została opanowana. Uważasz, że mam talent? Jasne, ucz się grać. Na marakasach, tak będzie lepiej. Oj, jakie fajne, czadu! To jakiś żart? Nie jesteś zbyt muzykalna, a ja mam występ. Witam, Nowy Jorku! Rety, kochamy cię, Gina! Dziś przedstawię swoją córkę. Gra w zespole. Wow, siema. A gdzie marakasy? Nie martw się, ćwiczyłam. Wow, wrodzony talent. Oh yeah. Woohoo, to jej najlepszy występ. Sialalalalala. Ale super. Solówka. Au, przestań. Co to? Buu! Opublikuję to. Coś się stało? Wybacz, mamo, starałam się. Nie wszystko stracone. Mamo, spójrz na to. Użyjmy telefonu. Świetny pomysł. Ma ktoś telefon? A co? Zaufaj mi, podaj go. O, rety, Gina weźmie mój telefon. Ożywmy tę imprezę. Uda ci się, mamo. Wezmę gitarę. Oje, la 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 la. Wow, ma głos jak aniołek. Gina, Gina, Gina. Oui, jestem gwiazdą. Muszę dodać na profil kilka selfie. Nareszcie koniec. Mogę sprawdzić, co się dzieje w sieci. Wow, ale fajny laptop. Nie to, co mój stary gruchot od króla ojca. Och, przecież to nie działa. O, do bani jest być spłukaną księżniczką. Dobra, ogarnę to. Bez sensu. Zaraz. Chyba mam pomysł. Wezmę tylko tą ramkę. I oprę na niej ekran. Udało się. Wow! Mam nadzieję, że brak hajsu nie jest zaraźliwy. O, dziękuję. Urocze. He? Co to ma być? Myślałam, że... Weź to ode mnie. Idź już sobie. Zejdź mi z oczu. Zmiataj. To dla ciebie. O, spoko. Dzięki. Wow! Ma nadzienie z pieniędzy! Mnóstwa pieniędzy! Nie wierzę! Co? Oddawaj to! Jestem bogata! Ekstra! Hm? I sobie poszła!
Jest tu jeszcze drugi tort. Niech to... Muszą tu gdzieś być pieniądze. Jednak nie, a ja mam całe ręce upaprane. O tak, moja sportowa korona. Nie mogę ćwiczyć w tej oficjalnej. Dziękuję. Odejdź. Uff, ciężki ten trening. Dobrze ci idzie, księżniczko. Skakanka to świetne kardio. I do góry. Przysiady wzmocnią nogi i tułów. Muszę dobrze wyglądać na tronie. Ach, powachluj mnie. Nie zapomnij się napić. Ale mi dobrze. Okej, koniec przerwy. O, nie ma nic cięższego niż pełne wiadro. Grunt je jakoś i do góry. Ach, szkoda, że nie mam stołka. Ale będą zakwasy. Co tu tyle śmieci? Uff, prawie jak trening. Hej, widzę, że mi mięśnie urosły. Ach, czas się zbierać. Ojeny, ale mam dziś sopę na głowie. Halo? Potrzebuję cię. Potrzebujesz pomocy, Liam? Co jest? Nie da się tego okiełznać. Nie stresuj się, wiem co robić. Przygotuj się, zaraz będziesz mieć boski fryz. Proszę bardzo. Serio? Sam nie wiem. Zbyt tłuste. Spokojnie. Spróbuję czegoś innego. Będzie dobrze. Proszę bardzo. Podoba ci się? Nie do końca mi to pasuje. Cóż, mogłabym spróbować czegoś nowego. Potrzebuję tylko kilku gumek. O tak, to będzie dobre. Zaraz zobaczysz. Dzięki temu włosy nie wlecą ci do oczu. Interesujące. Podoba mi się. Ale jeszcze nie skończyłam. To doda ci szyku. Będzie super. Zaufaj mi. Przykleję je wzdłuż linii włosów. Wow, to zdecydowanie coś nowego. Podoba mi się. To za usługę. Cała przyjemność po mojej stronie. Co za przystojniak. Uwielbiam dzień sprzątania. To tak odstresowuje. Daje mi czas do namysłu. Nie można zapomnieć o podłodze. Widzicie? Relaksujące, prawda? A to urządzenie wszystko ułatwia. I skończone. O nie, moje włosy. Wymknęło się spod kontroli. Nie mam czasu, żeby je okiełznać. A może mam? Do dzieła. Ale najpierw potrzebna mi gumka do włosów. Proszę, a teraz włosy. Zaczynamy. Ale uroczo. I nie musiałam się nawet wysilać. To mi się podoba. Świecie, miej się na baczności. Ma to jak wcinanie chipsów na kanapie. Dlaczego zawsze tak szybko się kończą? Jakieś okruszki? Pusto. Madison ma pełną paczkę. Podzielisz się? Ale jesteś skąpa. I niechlujna. Fu! Wyglądały na mniej sycące. Chyba wystarczy na dziś. A teraz się podzielisz? Zwariowałaś? Zostawiam je na później. Zamykamy tę knajpę. Poczekają sobie, aż mi się zachce. Uważaj, Jen. Mam na ciebie oko. Czekaj, Madison. O nie! Jak to się stało? Ale ze mnie nie zdara. Mnie to śmieszy. Zawsze się ze mnie nabijasz. Ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Mogę na chwilę? Patrz i ucz się. Żeby paczka się nie otwierała, przetnijcie rurkę w ten sposób.
Odłóżcie na bok i weźcie chipsy. Przygotujcie drugą rurkę i zawińcie u góry. A teraz nałóżcie na nią przeciętą rurkę. A niech mnie! Jestem paczkowym geniuszem! Przetestujmy. Tak! Nic się nie wysypuje! Szkoda, że nie wpadłam na to wcześniej. No, fajne, spoko. To co? Oglądamy dalej? Bilet, proszę. Miłego seansu. Dzień dobry. Ha? Zakaz wnoszenia słodyczy. Umieśćcie w pudełku. Ale nie skończyłam jeszcze mojego lizaka. Nienawidzę słodyczy. Teraz możesz wejść. Mam nadzieję, że się nie spóźniłam. To niesprawiedliwe. W kinie trzeba mieć przekąski. Chwileczkę. Ach, uwielbiam dobre filmy. Coś nie tak? Nieważne, nie mam na to czasu. Muszę coś przekąsić. Pyszne. Co do? Ale jak to? Och, nie jestem rannym ptaszkiem. Chciałabym zostać jeszcze w łóżku. Cóż, lepiej się uszykuję. Co? Skąd się wzięły te włosy? Wyglądam jak wielka stopa. Już dawno się nie depilowałam, ale tak być nie może. To chyba trochę potrwa. To zdecydowanie nie mój dzień. Nikt nie może zobaczyć mnie w takim stanie. Maszynka była złym pomysłem. Powinnam była użyć kosiarki. Bleh, to takie obrzydliwe. Nareszcie skończyłam. Ło, nie wierzę w to. Czy to potwór z włosów? Wynoś się stąd! Tego się nie spodziewałam. Spłuczę to. Nie chcę, żeby potwór wrócił. O nie, sprawa tylko się pogarsza. O, a co to jest? Chyba mogę wykorzystać te opaski zaciskowe. Myślę, że to rozwiąże problem. Czas zabrać się do pracy. Wytnę rowki w opasce zaciskowej. Wykonam nacięcia pod kątem. Zrobię to na całej długości. Teraz potrzebuję drugiej opaski zaciskowej. Przewlekę ją przez zapięcie, a następnie zabezpieczę. Chcę zrobić na dole pętlę. Chyba skończyłam. Nadszedł czas, by odetkać ten odpływ. Wepchnę opaskę zaciskową w otwór odpływowy. I teraz mogę usunąć włosy z odpływu. Oto i one. Fuj, ale to jest obrzydliwe. Cóż, wyrzucam je do kosza. To bardzo przydatne narzędzie. Fuj! Co ja robię? Ruszam bioderkami. O, tak! Taniec sprawia, że sprzątanie jest o wiele przyjemniejsze. La, 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 la! Patrzcie na to. Zaraz to posprzątam. Wszystko musi być nieskazitelnie czyste. Nie chcę widzieć nawet odrobiny kurzu. Tam też muszę posprzątać. Co to za okropny hałas? O, znowu śpiewasz. Ha? Dostałam wiadomość. Co? Tak długo na to czekałam! Ale nie mogę tak wyjść. Lokaj? Ktoś mnie wzywał? Zaraz przyniosę dla panienki ubrania. Mamy strój na każdą okazję. A teraz zobaczmy. Może coś błyszczącego? Nie. O, to jest to. Bardzo efektowny. Opadnie mu szczęka. Mówisz poważnie? Szykowne? Wygląda jak worek na śmieci wysadzany diamentami. O, nie jest łatwo. Chwila, już wiem. Po co ja się tak męczę? Czemu to tak długo trwa? O! Myślę, że to ci się spodoba. Uszyłem ją sam. Jest piękna. Chcę ją przymierzyć. Wow, wygląda niesamowicie. Jak zawsze, proszę panienki. A teraz nadszedł czas na nową fryzurę. Zostaw to mnie. Zawsze czeszę moją mamusię. Myślę, że powinniśmy postawić na puszyste loki. Co to za zapach? Fu! Ale on jest słodki. To będzie idealna randka. Jak tam ci idzie? O, wszystko jest w porządku. Już skończyłem. Spójrz. Zawsze wyglądam świetnie. Moment. Co ja mam na brodzie? Coś strasznego! Jestem ohydna! Zabierz to ode mnie! Przykro mi, panienko! Musisz coś zrobić! Nie umiem działać pod presją! Niech pomyślę! Nie, to się nie nada! Co jeszcze mam? Zdecydowanie nie! Chwileczkę! Mój odkurzacz! To może załatwić sprawę? To znaczy, warto spróbować. Przejadę nim po twojej skórze. Wyssię zanieczyszczenia z porów. To zupełnie jak odkurzanie. Uff, chyba się udało. Spójrz. Moja nieskazitelna skóra wróciła. A tak się martwiłam. Co za ulga. Jesteś cudotwórcą. Nie dziękuj mi. Podziękuj temu małemu gadżetowi. To nie wygląda dobrze. Lepiej to naprawię. Ha!
Albo po prostu to zakryję? Tak już lepiej. Myślę, że jestem gotowa na randkę. Nie czekaj na mnie. Papa, miłej zabawy. Ale było blisko. Wędzony indyk jest najlepszy. Zaraz siłownia? Kanapka będzie musiała zaczekać. Wezmę tylko strój na siłkę. Chociaż najchętniej zostałabym w domu. Potrzebne mi te mięśnie. Zjem ten rarytas później. O, proszę, woreczek. Do zobaczenia, kanapeczko. Po treningu będzie mi nawet lepiej smakować. Jeszcze żel pod prysznic. Mam nadzieję, że wszystko się zmieści. Ciebie zostawiam. Balsam? Tak. Do środka. Co tam tak mokro? O nie! Z kanapki zrobiła się zupa. Mydlana zupa. Niech to. Nie czuję już nawet indyka. Pamiętaj, żeby zawsze zakręcać kosmetyki. I co mam teraz zrobić? Wiem! Żeby nic się więcej nie rozlało, odkręćcie zakrętki przed spakowaniem. Załóżcie na nie woreczek i dopiero wtedy zakręćcie. Patrzcie! Już nic się nie rozleje. Szkoda, że nie pomyślałam o tym przed spakowaniem kanapki. A teraz na siłkę. Ta lekcja mnie nudzi. Hej, uważajcie! Dziś zrobię klasówkę. Liczę tylko pieniądze, nic więcej. Oj tam, jestem zajęta. Obym zdała, uczyłam się całą noc. Koniec gadania, oto klasówka. Do dzieła. Mam ludzi od tego. O, bardzo fajne. Jakie ładne. O, zdałam. Dzięki. Dzięki za nowe auto. Wynoszę się stąd. To bardzo trudne, ale skończyłam. Gotowe. Warte wydanej kasy. Hej, nauczycielko, proszę to zabrać. Dziękuję. Co za strata czasu. Oceniłam wasze prace. Jestem pod wrażeniem, Messi. O, szóstka z plusem. Dziękuję. Truje? Jak to? Hej, za co ci płacę? Nie wiem, co powiedzieć. To mnie wkurza. Halo? Tata? Wymień kujona. Schowam to do szafki. Powinnam założyć kłódkę. Ukryty pokój? Nigdy go nie zauważyłam. Chętnie się w nim rozejrzę. Jaki przestronny. O, tu jest przytulnie. W końcu mam gdzie czytać i się uczyć. Wow, nie wiedziałam. Muszę tu częściej wpadać. O, cześć, Eli. Czemu? Ja miałabym rozmawiać z Justinem? Nic z tego nie rozumiem. Potrzebuję czasu dla siebie. Na szczęście mam się gdzie ukryć. Wejście tylko ze złotą kartą. Od razu lepiej. Ach, moja kryjówka. Zajmę się czymś fajnym. To wygląda ciekawie. Jak prawdziwe. Co za dzień. Odprężę się. Najnowsze środki bezpieczeństwa. Ostrożności nigdy za wiele. O, przyszła pani. Proszę siadać. Nie znoszę, kiedy obsługa do mnie mówi. Chcę być rozpieszczana. Okej, nałożę maseczkę na twarz. Jest najlepsza na rynku. Zrobiona ze złota. Pani twarz będzie wyglądać jak milion dolarów. Zabawne, bo akurat tyle kosztowała. Proszę bardzo. Kocham swoją pracę. Co tu jeszcze robisz? To jest życie. To będzie idealnie zatemperowany ołówek. O,
zaraz kichnę. Hej, mogę... Aciu! O! O matko. Strasznie przepraszam. Sporo tych obierków po kredkach. Ale dałam do pieca. Czekaj, czekaj. To się może udać. Idealne rozwiązanie. To się więcej nie powtórzy. Okej, mam pudełko na tiktaki. Pozbędę się słodyczy i wyciągnę górę. Temperówka wchodzi do środka. A góra wraca na swoje miejsce. Teraz mogę temperować bez bałaganu. Mogę już się o coś spytać? Tak, patrz co wymyśliłam. Wow, bardzo fajne. Okej, wezmę ten marker. Dobra, zaczynamy pisanie. Och, włosy Kevina są takie piękne. Jest taki słodki i uroczy. Och, mogę na niego patrzeć cały dzień. Wow, chyba się rozkojarzyłam. O nie, 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 nie. Napisałam jego imię między serduszkami. Dobra, tu jest gąbka. Nie schodzi. Gąbka nic nie ściera. Musiałam wziąć zły marker. O, szklanka wody mi pomoże. Tylko nabiorę w usta. Okej, jestem gotowa. I szorujemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ścieraj się. To na nic, też nie schodzi. I co ja zrobię? Co za upokorzenie. Jeszcze ktoś to zobaczy. Co tu się stało? No, przepraszam, ale nie chcę zejść. Spokojnie, znam bardzo pomocną sztuczkę. Ale będzie potrzebny zmywalny marker. Wystarczy nim pokryć permanentny tusz. Każdą linię, co do joty. Dobra, patrz teraz. Zaczynamy ścieranie. Widzisz? Wszystko ładnie schodzi. I żadnego szorowania. Tada! Żadnego Kevina pisanego permanentnym tuszem. O, ratuje mi pani życie. O matko, Kevin wchodzi. O, mało brakowało. Spokojnie, nic nie powiem. Wow! Cześć, Grace, patrz. No weź, Grace. Wow! Feje. Serio? Przestań. O, cześć. W końcu, patrz co mamy. Siadaj. Co za tatuaż? Co? Chcesz nową dziarę? Iii! Dobrze, zajmę się tym. Dobra, bierzmy się za robotę. Super! Chcę go tutaj. Spoko. Daj rękę. Ale w tym jest igła. A jak inaczej chcesz to zrobić? Jednak nie chcę tatuażu. Musi być inny sposób. No tak. Zaraz wrócę. Już niedaleko. Mogłam zabrać wodę. W końcu. Hej, panie jednorożcu. Okej. Wolę coś delikatnego. Dobrze, coś takiego? Tak. Dzięki. Na razie. Do dzieła. Dobrze, że jestem w formie. Już blisko. O, jaki długi spacer. No to jedziemy. Żadnych igieł? Wygląda bezboleśnie. Zdecydowanie. To jestem gotowa. Metoda z szablonem boli o wiele mniej niż tatuaż.
Wylejcie klej na odsłoniętą skórę. Rozsmarujcie go pędzlem. Kiedy uzyskacie taki stan, pora na blask. O, posypcie dokładnie cały klej. Teraz oderwijcie szablon. Fajny, co nie? Wow, jak ładnie błyszczy. Super. Cieszę się. Twoja kolej. Tak. Nie. Proszę. To twój ulubiony kolor. Trzeba było tak od razu. Prawda, że super? I nie trzeba igły. Całkiem bezboleśnie. Co za film? Przepraszam. Proszę. Matko, gdzie skończyłem? No tak, genialny ten filmik. Co on w ogóle wyprawia? Właśnie, oby nie było kolejki. Panienki? Strój zgodny z przepisami. Dobrze. Do zobaczenia. Zaraz. Co my tu mamy? Słodycze? A znaku to nie widzi? Co? Sio! Ale bzdura. Dobrze. Taki z niego kozak? Nawet zjeść sobie nie można. Właściwie mam genialny pomysł. Widzicie rozcięcie? Można w nim to ukryć. Świetna kryjówka. Super. Patrzcie teraz. Panie ochroniarzu. Znowu ty? Czy ja czuję słodycze? Nic nie widzę. Całe szczęście. Zapraszam. Buziaczki? Nieważne. O, ma przyssawki. Wow. Czy to Emily? O, już idę. Przyniosłam słodkości. Zobacz. Moja tajna skrytka. Ta-da! Widzisz? Tak. Mam nawet dwa. Super. Czekolady nigdy nie odmawiam. Jaka pyszna. Ale nudy. Dzisiaj będziecie malować kwiaty. Ech, banalne. Pozwolisz? Ja się tym zajmę. A ty się zrelaksuj. Kwiaty? Żaden problem? Orzeźwiające. Prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka detali. I już. Podoba się. Należy się stówka. Dzięki. To ja dziękuję. Już wiem. Z tektury można zrobić wszystko. Jak choćby sztalugę. Ha. Zobaczmy. Okej, jakoś idzie. Na pewno dostanę szóstkę. A co powiesz na to? No proszę. Dobra robota. Oj, moja cera jest taka blada. Muszę coś z tym zrobić. Czas dodać jej nieco koloru. Co się stało z pędzelkiem? Cóż, lepsze to niż nic. Nic z tego. Bardzo irytujące. O nie, ale wpadka. Niedopuszczalne zachowanie. Mogło być gorzej. Właściwie to... Pędzle też mają włosy, prawda? Przecież odrosną. Umocować na ołówku. Przekonajmy się, czy działa. Ha! Kto by pomyślał? Hej! Wow! No co? Masz coś na czole. Orzesz? Wygląda paskudnie. Co mam zrobić? No jak to co? Pozwolisz? To zajmie tylko chwilkę.
Nie ruszaj się! Zaraz będzie po bólu! Może najpierw poćwicz? Z chęcią! Aha! Super satysfakcjonujące! Lepiej manekin niż moja twarz! Nie ma to jak maseczka na żądanie! Muszę mieć idealną twarz! Gładziutkie! Zostało tylko ściągnąć! Powolutku! Ładnie schodzi! Udało się! Hurra! Ani śladu po pryszczach! Co to? Fuj! Co to za syf? Puf! Pyk! Patrz, jaki mam zegarek, Julie! Tak, całkiem ładny! Tak, wiem! Jest zupełnie wyjątkowy! Też chciałabym mieć taki zegarek! Och, wiem! Mam świetny pomysł! I przyda mi się do tego ten papier! To będzie dobre! Potnę papier w diament! Następnie złożę rogi. Teraz muszę je odciąć. Nie potrzebuję tych części. Wezmę dolną krawędź i złożę ją. Chcę tu zrobić zagniecenie. Następnie zrobię to samo z górną krawędzią. Teraz złączę je w środku, a potem złożę je ponownie. Chcę zgiąć te krawędzie do środka, żeby został mi taki cienki pasek. Teraz złożę kawałek niebieskiego papieru i uformuję go w kwadrat. Do następnej części będę potrzebowała nożyczek. Odetnę rogi. Chcę je zaokrąglić, ale tak, by nie odciąć zbyt wiele. Tylko mały skrawek. To powinno wystarczyć. Teraz muszę go udekorować. Chcę, żeby był naprawdę ładny. Narysuję uśmiechniętą buźkę. Myślę, że powinna ona do mnie mrugać. Teraz ją pokoloruję. Będę potrzebowała wyświetlacza do zegarka. Przykleję go poniżej buźki. Teraz wezmę pomarańczowy pasek papieru i przykleję do niego twarz. I to wszystko. Mój nowy zegarek. Wow, wygląda tak modnie. Nie mogę się doczekać, aby się nim pochwalić. Co? Wow, ładny. Spójrz jeszcze raz. Julie, masz złą godzinę. Faktycznie, ale wstyd. Ha, mój pasek jest trochę ciasny. Lepiej to poluzuję. Ups, za dużo. Mój zegarek zepsuł się. O co tyle hałasu? To był prezent od Molly. Chcę, żebyś to miał. Wow, naprawdę? To takie słodkie. Mua, i co ja teraz zrobię? Nie płacz. Ale to niezręczne. Muszę coś zrobić. Ach, wiem. Ha? To wyglądało nieco lepiej w mojej wyobraźni. Dobrze się czujesz? Na reklamach szamponów wygląda to tak łatwo. Wszystko jest pod kontrolą. Zaufaj mi. Będę musiała odciąć tę gumkę. Właśnie tak. To dokładnie to, czego potrzebuję. Teraz wezmę zegarek Leo. Umieszczę go na jednym z końców. A potem chwycę za igłę i nitkę. Zszyję gumkę na zapięciu zegarka. Muszę się upewnić, że się dobrze trzyma. Nie chcemy więcej niemiłych wypadków. To świetny pasek do zegarka. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Proszę bardzo, Leo. O co chodzi, Julie? Wow, naprawiłaś mój zegarek. To nic takiego. Wygląda niesamowicie. Daj mi chwilę. Mam coś dla ciebie. To mój sposób na podziękowanie tobie. Wow. Naprawdę mówisz poważnie? Jest piękny! I jest mój! Wielkie dzięki! Nie ma za co! A jak moje włosy? To ciężka praca wyglądać tak dobrze! Uff! Nie spóźniłem się na zajęcia! Chwileczkę! Co to jest? To nie jest mój makijaż! Julie? Nie dotykaj tego! Rany? Potrafisz być naprawdę przerażająca! Gdzie ja byłam? Och tak, wyglądałam pięknie. To zdarza się każdego dnia. To niedorzeczne. Ups, upuściłam lusterko. Lepiej je podniosę. He? Chwileczkę. Właśnie zrobiło się ciekawie. Gdzie moja szczotka? Ach, tutaj jest. Och, niedobrze. Utknęła. Nie mogę jej wyciągnąć. Co się dzieje? Może będę mógł pomóc. Ciach, ciach. Nie ma mowy! Hej, wracaj! Ha, pokazałem jej! Pozbędę się tych wszystkich rzeczy! To było całkiem łatwe! Zachowam to na następny raz! Och, lepiej wezmę moją książkę! Zajęcia się zaczynają! Nie, tato, nie chcę kucyka! Och, mój głupi telefon nie działa! Hej, uważaj! Zobacz, co zrobiłeś! Tak mi przykro, podniosę twoje rzeczy. To był wypadek. Pospiesz się. Masz tu dużo rzeczy. Ale mogę ci pomóc. Poczekaj tutaj. Co robisz? Spodoba ci się to.
Mój długopis 3D uratuje sytuację. Zacznę od narysowania wzoru na obudowie telefonu. Teraz dodam pionowe linie. Zrobię to na całej długości. Chcę, żeby było idealnie. Muszę zrobić mniejszą siatkę. Będzie o około połowę mniejsza od pierwszej. Teraz muszę je połączyć. Zrobię to łącząc ich boki. Zrobię to wokół trzech z ich krawędzi. Pozostawię górną część wolną. Skończyłem. Spójrz na to. Możesz tu pomieścić wszystkie swoje pieniądze. Prawie zapomniałem. Kartę kredytową również. Widzisz? Pasuje. Zobacz. Wow, to całkiem sprytne. Dzięki, Mio. Nie ma za co. Czy coś jest nie tak? Mój telefon nie działa. Możesz wziąć ten. Nie używam go. Naprawdę? Zasłużyłeś na to. Bądź ostrożny. Trochę śliski, co nie? Wiem, co robić. Daj mi swoje spodnie. Jak to zrobiłaś? Patrz uważnie. Będę musiała wprowadzić kilka zmian. Wytnę z nich kwadrat materiału. Musi być nieco większy niż etui na telefon. Położę je na materiale. Teraz wytnę otwór w miejscu, w którym znajduje się kamera. To było łatwe. Teraz mogę zabrać się do pracy. Umieszczę jeans na całej powierzchni obudowy. Muszę się upewnić, że otwory kamery są w jednej linii. Teraz przykleję go w tym miejscu. Nie chcę żadnych zagnieceń. Całkiem nieźle. Następnie będę potrzebowała więcej kleju. Zrobię mały kwadrat na dole obudowy. Myślę, że to odpowiedni rozmiar. Umieszczę na nim kolejny kawałek jeansu. Następnie mogę go przycisnąć. Oto modne etui na telefon. To jest dla ciebie. Ojej, jest świetne. Mój telefon będzie bezpieczny oraz będzie wyglądał stylowo. Ale wciąż mamy problem. Nie panikuj. Masz, zakryj go liznę. Na dole robiło się coraz zimniej. Tak jest lepiej. Włożę telefon do kieszeni. Ha? Jak to się stało? Zaraz, spójrz na to. Muszę to odebrać. Halo? Panie prezydencie? Słyszy mnie pan? Uch, ale wstyd. Ale sama zrobiła mi to etui. Ono jest tego warte. Wszystkie papiery się pomieszały. Jak mam się z tego uczyć? Ała. Czy może być gorzej? Muszę coś w końcu na to zaradzić. Zszywacz mi pomoże. Czemu nie zszywa? Zszywki się skończyły. Jakby inaczej. Czekaj, czekaj. Chyba już wiem, co mogę zrobić. Dobra, kartki elegancko ułożone. Bierzemy nożyk introligatorski i nacinamy w dwóch miejscach. Składamy tutaj i wsuwamy pozostałe części. No i proszę, zszyte bez używania zszywacza. Nie ma to jak idealna organizacja. I nic się nie rozpadnie. Na lekcję! A to co? Tajny portal do magicznej krainy? Wiem, jak to sprawdzić. Nie, zamawiałam jasnoróżową bluzkę, a nie bladoróżową. Do dzieła, jeszcze trochę. Niech będzie. Jared? Nie, stój! To będzie świetne. Co ty wyprawiasz? Mówiłam, że tak nie wolno. To niesprawiedliwe. Chcę otworzyć magiczny portal. Proszę, nie płacz. Zobacz, co mam. To pyszne. Dawaj. Mało brakowało. Ta nakrętka mi się przyda. Ma idealny rozmiar. Warto spróbować. Potrzebuję więcej jogurtów. Włożę do gniazdka i przekręcę. Teraz nikt tu nie wsadzi paluchów. Wreszcie będę mogła odetchnąć. Tak, poproszę pastelowy błękit, a nie błękit królewski. Nareszcie mogę zwiedzić portal. Co? Co się dzieje? To nudne. Wiedziałam, że się nada. Muszę zabezpieczyć cały dom. I żyli długo i szczęśliwie. Pora spać. Oj, ale mi się nie chce. Słodkich snów, córeczko. Poszedł już? Nie chcę spać. Wolę się pobawić. Uwielbiam ten slime. Jest rozciągliwy i mięciutki. Chcesz trochę spróbować? Dobrze, poczęstuj się. Super, ja też skosztuję. Już jest ranek? O nie, co to ma być? Twoje biedne włosy. Masz w nich slime. Są całkiem posklejane. Czemu mnie to spotkało?
Madison, o co chodzi? Spójrz na moją lalę. Oj, co za katastrofa. Nie da się tego zdjąć. Zaraz. Czy to slime? Ups, to jest... Być może... Oddawaj go. Wiesz, że tego zabroniłem. Zastanówmy się, co zrobić z lalką. Nie wiem, czy można coś zaradzić. Nie da się tego zmyć. Ale mam pomysł. Zaraz będzie łysa. Odłóż maszynkę, tato. Nie! Zaraz będzie po wszystkim. Będzie jej do twarzy. Wiesz co? Świetnie się bawię. Wow, głowa jej się błyszczy. Proszę, gotowe. Ładnie wygląda. To jej nowa stylizacja. Oszalałeś? Spójrz na nią. Robię co mogę. Nie wiem, czego oczekujesz. Chwileczkę. Mam świetny pomysł. Wykorzystam włóczkę. Potrzebna będzie igła. Wbiję ją w lalkę i wyciągnę z drugiej strony. Potem zdejmę igłę. Zrobię to samo z żółtą włóczką. Będzie zaraz obok poprzedniej. W ten sposób zrobię jej całą fryzurę. O tak, wygląda świetnie. Teraz ma tęczowe włosy. Podoba ci się, Madison? Jest świetna, tato. Bardzo kolorowa. Dziękuję, jesteś super. No właśnie, prawda? Może też powinienem zmienić uczesanie.